Jesteśmy w Sochaczewie, niedużym mieście leżącym 60 km na zachód od Warszawy. To jedno z najstarszych miast na Mazowszu, znane choćby z bitwy nad Bzurą, czy największego nie tylko w województwie, ale i w całej Polsce Muzeum Kolei Wąskotorowej. Niektórzy twierdzą, że także w Europie. Po torze o rozstawie 750 mm możemy stąd dojechać aż na skraj Puszczy Kampinoskiej. Ale o tym za chwilę. W kolekcji muzeum znajduje się obecnie ponad 200 pojazdów. To parowozy, lokomotywy spalinowe, wozy motorowe i wagony. Niektóre z nich mają nawet 140 lat. Maszyn wciąż jest na chodzie. Tabor możemy podziwiać tu, w muzeum przy ulicy Licealnej. Zajrzyjmy w karty historii sochaczewskiej wąskotorówki. Pierwsze pociągi wyjechały na tory w 1922 roku. Kolej od początku przewoziła zarówno towary, jak i pasażerów. Na trasie działało 16 przystanków osobowych, a położona w środku Puszczy Kampinoskiej stacja Piaski Królewskie była punktem przeładunkowym drewna. Z sieci liczącej w czasach pierwotnej eksploatacji 33 km wciąż przejezdna jest ponad połowa. Pociągi kursują między Sochaczewem a Wilczami Tułowskimi, czyli na skraj Puszczy Kampinoskiej, ale do lasu nie wjeżdżają. Oczywiście dziś sochaczewska wąskotorówka służy wyłącznie turystom. Od końca kwietnia do jesieni kursy na pełnej trasie odbywają się regularnie, również oldschoolowymi parowozami. Kupując bilet na przejazd możemy skorzystać z pełnego pakietu. Zwykle obejmuje on krótkie zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, przejazd pociągiem z Sochaczewa do Wilcza Tułowskiego, krótki spacer edukacyjny po Kampinoskim Parku Narodowym, a w drodze powrotnej ognisko z kiełbaskami przy jednej ze stacji. Muzeum Kolei Wąskotorowej przygotowało dla naszych wspaniałych turystów wiele atrakcji, w tym przejazdy pociągiem retro do stacji Chodaków, a także będzie można obejrzeć najdłuższą makietę wąskotorową w Polsce o imponującej długości 30 metrów. Zapraszamy serdecznie wszystkich, prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, będzie wszystko wyszczególnione. Dziękuję pięknie. Przenieśmy się teraz do Żelazowej Woli, która leży tuż pod Sochaczewem i jest miejscem narodzin wybitnego pianisty i kompozytora Fryderyka Chopina. Chopin przyszedł na świat w 1810 roku, czyli ponad 200 lat temu, ale pamięć o nim wciąż jest żywa. Zwłaszcza tu, w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Chodźmy do środka. Budynek, w którym urządzone jest dziś muzeum, jest faktycznie lewą oficyną dawnego dworu Chopinów. Fryderyk tuż po urodzeniu przeprowadził się z rodziną do Warszawy, jednak do Żelazowej Woli wracał wielokrotnie. A być może nawet zdarzyło mu się dawać tu jakieś kameralne koncerty. W parku nad rzeką Utratą można poczuć czar przeszłości, niezależnie od pory roku. Założony w latach 30. ubiegłego wieku, zrewitalizowany tuż przed 200. rocznicą urodzin kompozytora w 2010 roku. To miejsce idealne na spacery i wyciszenie w akompaniamencie utworów Fryderyka Chopina. Koncerty na żywo odbywają się przed domem artysty w sezonie wiosenno-letnim. Ostatni przystanek na dziś to Brochów, w którym odwiedzamy budowlę sakralną i obronną w jednym. Ceglany kościół świętego Jana Chrzciciela i świętego Rocha w Brochowie został już w fazie projektu zaplanowany na cele obronne. Trzy cylindryczne wieże faktycznie sprawiają, że wygląda jak zamek. Bryła przypomina też nieco włoskie kościoły. I faktycznie projekt świątyni wykonał Jan Baptysta z Wenecji.
Prawne oko dostrzeże kościół z kolejki wąskotorowej. Rozglądajcie się więc w drodze do Puszczy Kampinoskiej.